Kajzerovský Němci, Nunev, Sárska, Rosie, padlo na bord. Kto vyhrál? Polska! Ten mší se vlastně švěntuje. Do zvyčenství. Ledvo kraj začal się zlepiać po zaborach, runęła na nas ze wschodu za barbarzyńska Bolszewia, żeby nas tu wszystkich zamordować. Taki mieli rozkaz od dowództwa po trupie pańskiej Polski do serca Europy. No i nie udało się łobuzom, dzikim hordom opanować Polski, a w związku z tym całej Europy. Polacy postawili, proszę Państwa, ten wielki mur, tą wielką armię zwycięską. Na przedpolach Warszawy odbyła się bitwa, która jest symbolem tej wojny bolszewickiej. Ona trwała 2 lata, ale symboliczna jest bitwa warszawska. Wielka, jedna z największych, najważniejszych polskich bitew. Co jest przykre, proszę Państwa, w obecnych czasach wolnej, suwerennej Polski, że bitwa warszawska nie ma w Warszawie swojego pomnika. Bitwa warszawska w Warszawie nie ma nic. Nie ma śladu, że taka była. Towarzystwo Patriotyczne, które założyłem kilka lat temu, proszę Państwa, od wielu lat prowadzi bitwę z władzami Warszawy, żeby zbudować pomnik bitwy warszawskiej. Niestety, proszę Państwa, pani prezydent zwana przez Warszawę jako bufetowa powiedziała, że dziadek też walczył w bitwie warszawskiej, ale nie powiedziała, że z której strony walczył. W związku z tym nie dajemy rady, proszę Państwa, nie możemy wyprosić władz Warszawy o kawałek gruntu, żeby postawić taki pomnik. To Państwu mówię, żebyście mieli świadomość, że nie wszystkie bitwy zostały zakończone. Ta bitwa o Warszawę jeszcze trwa. Kolejny, proszę Państwa, sierpień, 1 sierpień, 44 rok, widziałem na własne oczy. Ja jestem przedwojenny w Warszawie, jak całą wojnę powstanie w Warszawie przeżyłem. Wszystko, co jest związane z powstaniem, leży mi na sercu, jest mi bliskie. Tam wtedy się jako człowiek, jako dziecko w ogóle uczyłem, co to znaczy żyć w gruzach, o głodzie i chłodzie, co to znaczy walczyć o wolność. Wielu kolegów z mojego podwórka zginęło. Ja byłem za mały, to mnie nie wzięli, proszę Państwa, bo im się pod nogami plątałem. Do powstania mnie nie wzięli. Ale wszystko, co jest związane z warszawskim powstaniem, jest dla mnie rzeczą świętą. To też nie mogę się nadziwić, jak w naszej Polsce utrzymuje się taka gazeta, która co roku, jak tylko zbliża się rocznica powstania, wypisuje jakieś brednie niestworzone o powstańcach. Kłamstwa niebywałe. Że to w ogóle nie miało sensu. Jak ci Polacy głupio walczą, co tak bez sensu można walczyć? Co roku, proszę Państwa, notorycznie gazeta się dziwi, temu sensu szuka. Sens powstaniu nadali jego uczestnicy. Wiedzieli doskonale, co robią. Nie musieli pytać przodków Michnika, czy im wolno walczyć o Polskę. Sens powstają nadali ci, którzy w nim uczestniczyli. Nie byli głupsi od nas. To było piękne pokolenie wolnej Polski. Doskonale wiedzieli, że ryzykują życiem. Ale wiedzieli też, że życiem warto ryzykować. Dla spraw, dla których w ogóle warto żyć. A taką sprawą jest Polska.